Krystyna Janda. Pojedźcie do ogrodu Tarota. Ogród Niki de Sanfal rzadko jest wymieniany w przewodnikach. Przegrywa w konkurencji z zabytkami Toskanii. Dlatego z radością przystałam na propozycję polityki, aby pokazać to miejsce innym. Toskania. Spędzam tu nieodmiennie wakacje od 15 lat. Tęsknię do tego miejsca cały rok. Kiedy mam wolny tydzień wyrywam się tu, żeby pobyć choć chwilę. Tu odpoczywam, pracuję, mam pomysły, lepiej śpię, jestem w dobrym nastroju. Tu lepiej, szybciej uczę się tekstów na pamięć, chodząc plażą w te i z powrotem. Tu mnie wszystko inspiruje, bawi, śmieszy, sprawia przyjemność, tu mi wszystko smakuje. Marzę, żeby mieć tu swoje miejsce: książki, łóżko, krzesło. Nie wyjeżdżam na wakacje już nigdzie indziej. Nie zwiedzam, nie poznaję, nie szukam atrakcji w innych stronach. Przyjeżdżam tu po spokój, po czas bez agresji, po spokojny oddech, noce nasączone zapachem lasów piniowych, słońca i oliwek, po harmonię i czułość, po dobre samopoczucie, wrażenie, że nie istnieje granica między moim ciałem a wszystkim, co